Na temat serii Dark Souls zostało powiedziane już chyba praktycznie wszystko. Najbardziej zagorzeli fani serii udowadniają, że wysoki poziom trudności to dla nich nic i potrafią na przykład rozpykać ostatecznego bossa, nie mając na sobie żadnej zbroi, używając tylko pięści. I to nie jest żart. A niektórzy przechodzą na przykład wszystkie części po kolei, nie otrzymując żadnych obrażeń. Obłęd. Wariacji na temat tego, w jaki sposób można skończyć Soulsy, jest całe mnóstwo, ale potrzeba także bardzo dużo czasu, aby nabyć umiejętności, które pozwolą nam ogarnąć grę na tak wysokim poziomie trudności. Założę się jednak, że jest sporo graczy, którzy chcieliby dostać, nazwijmy to, doświadczenie Soulsowe w pigułce, a remaster Dark Souls na PlayStation 4 jest ku temu idealnym sposobem. To, co kojarzy się z serią, to bardzo duzi i wymagający bossowie. Jednak czasem jest tak, że nie ci najwięksi przysparzają nam najwięcej problemów. I tutaj wpadł mi do głowy Havel. Havel to taki okuty w bardzo ciężką zbroję rycerz, który czeka sobie na najniższym poziomie jednej z wież, aż do niego wpadniemy i rzucimy mu wyzwanie. Aby do niego się dostać, możemy obrać jedną z dwóch dróg. Jedna, ta dłuższa, wymaga od nas przejścia dosyć sporego kawałka gry, więc skupimy się na tej krótszej. Odpalamy grę, przechodzimy normalnie prolog, wsiadamy na kruka, lądujemy w Lordran. Następnie wesoło udajemy się w prawą stronę mapy, wchodzimy na górę po schodach, przechodzimy przez korytarze. Widzimy pierwszy raz smoka, potem odpalamy ognisko. Wychodzimy, idziemy w lewą stronę, tam zabijamy kolejne nieumarlaki. Uważamy oczywiście na trzech super irytujących tarczowników. No i na pułapkę, która zlatuje na nas z góry. Wchodzimy po schodach i stajemy naprzeciwko drzwi, które otwieramy rzeczonym Master Key. Zakładam, że do tego momentu każdy gracz mniej więcej już ogarnia system. Miał do czynienia z jednym większym przeciwnikiem, pokonał kilkunastu mniejszych. Nauczył się prawdopodobnie parować, blokować, więc zakładam, że jest gotowy na pierwsze spotkanie z Havlem. Stając z nim do walki, musimy pamiętać o trzech rzeczach. Pierwsza z nich to oczywiście to, co widać na pierwszy rzut oka, czyli to, że przypomina on w sumie żywy kamień, więc atakowanie go frontalne może okazać się problematyczne. Druga rzecz to prędkość, z jaką macha swoją maczugą. Okazuje się, że właściwie to nie jest maczuga, tylko to jest ząb smoka, których zresztą nienawidził. Macha nim dosyć szybko i trzeba się mieć na baczności. A trzecia i ostatnia sprawa to jest to, że koleś po prostu nas one-shotuje. I nie przesadzam tutaj, mówiąc, że jesteśmy na jednego strzała, więc właściwie posiadanie jakiejkolwiek zbroi mija się tutaj z celem, zwłaszcza takiej, która spowalnia nasze ruchy. Czasami nawet lepiej jest się rozebrać do rosołu i stanąć z nim do walki, po prostu zyskując na prędkości, bo i tak jesteśmy w sumie na jednego strzała. Jeśli jesteście fanami Soulsów, na pewno wiecie, że jest parę sposobów na Havla. Ja jednak nie levelowałem mojej postaci od samego początku. Chciałem zagrać w waniliowym stylu. Poza tym, gdy nie tracę dusz i w sumie mi na nich nie zależy, to mnie to tak nie boli. No i chciałem skorzystać ze sprzętu, który był mi dany od początku. Więc w sumie jedyną taktyką, która miała tutaj sens, było turlać się i dźgać. Założenie taktyczne było bardzo proste. Za każdym razem, gdy Havel chciał mnie trafić, musiałem przeturlać się w jego stronę tak, aby wejść w tempo i momentalnie znaleźć się za jego plecami, co z kolei powodowało, że mogłem wykonać tak zwany backstep. Czyli cios krytyczny, który zabiera więcej energii niż zwykłe dźgnięcie w nos. Zresztą takie jest chyba przysłowie, nie? Że nóż w plecy boli najbardziej. Granie w Soulsy wymaga od nas bezapelacyjnego, niezmąconego, niczym niezburzonego skupienia. Generalnie, jeżeli nie skupiamy się w 100% na tym, co widzimy, mamy bardzo duże szanse na popełnienie błędu. Gdy tak się turlałem, co jakiś czas miałem wrażenie, że Havel wie, co ja kombinuję i łamie swoją sekwencję ciosów, chodząc na przykład i patrząc się na mnie, miałem wrażenie, że mnie sonduje i chce znaleźć lukę w mojej taktyce. Oczywiście nie mogło być tak, że pokonałem go za pierwszym razem, to by było zbyt łatwe. Moim najczęstszym błędem było to, że w przypływie paniki odskakiwałem bezpośrednio do tyłu, co powodowało, że sięgał mnie końcem swojego zęba, w sensie tego, którym walczy.
mega świetną sprawą jest to, że remaster Dark Souls na PlayStation 4 chodzi oczywiście w 60 klatkach, a w grach tego typu, gdzie liczy się każdy ułamek sekundy, no 60 klatek na sekundę robi robotę. Różnice w kontrolowaniu tego, co się dzieje na ekranie, czujemy od razu. W końcu, chyba za czwartym albo piątym razem, po 4,5 minuty turlania się, udało mi się kamiennego rycerza zgładzić. To jest ten moment, gdzie możemy odłożyć pada i przez moment rozkoszować się zwycięstwem. Domyślam się, że po zobaczeniu skrótu mojej walki z Havlem, nasuwać wam się może pytanie, dlaczego akurat jego wybrałem do tego odcinka. Przecież w grze jest o wiele więcej trudniejszych bossów, no większych i w ogóle bardziej zwinnych. Już śpieszę z odpowiedzią. Po pierwsze, po jego pokonaniu otrzymujemy pierścień, który zmniejsza nam o połowę ciężar naszego ekwipunku, co, jak nie trudno się domyślić, bardzo ułatwia nam w grze poruszanie się, turlanie, uniki itd. Po drugie, jak już wspominałem wcześniej, Havel potrafi nas one-shotować, co z kolei powoduje, iż przez całą walkę musimy być skupieni niemalże w 100% i nie możemy pozwolić sobie nawet na najmniejszy błąd. A jak widać po ilości plam krwi, dużo graczy popełniło dużo błędów. A po trzecie, dla mnie Havel jest takim uosobieniem tego, w jaki sposób należy uczyć się grać w Dark Souls. Przy pierwszym starciu, im mniej miał życia, tym ja miałem wyższe tętno. Dawałem się ewidentnie ponieść ciśnieniu. A jak wiemy, porażka jest najlepszym nauczycielem. Jednak po kolejnych przegranych to uczucie zastępował spokój i zimna kalkulacja. Po prostu w miarę rozgrywania się walki uczyłem się mojego przeciwnika coraz lepiej. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że po tym jak go pokonałem, pomyślałem sobie, no dobra, nie był aż taki trudny. Chociaż na początku uważałem go za totalne przegięcie, bo był opancerzony, zabijał mnie jednym ciosem. Aby dobrze bawić się w tej serii, trzeba przede wszystkim przemóc swój strach, niemoc, poczucie beznadziejności, bezsilności, bo gdy przebijemy się przez tę ścianę naszego lęku i zaznajomimy się i oswoimy z realiami panującymi w grze, otrzymamy jedną z najbardziej niesamowitych opowieści, historii, rozgrywek, które bardzo mało innych gier potrafi zreplikować. Jeśli jakimś cudem nie mieliście wcześniej do czynienia z serią Dark Souls, edycja remastered na PlayStation 4 jest idealnym wejściem w temat. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie wy macie przemyślenia na temat Soulsów, który z bossów napsuł wam najwięcej krwi, ile razy zginęliście i dlaczego uwielbiacie Dark Souls. Ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo i do następnego odcinka Hardcore Corner Extra.